Czy produkcja leków przeciw otyłości stała się już bardzo dochodowym biznesem? O tym będę rozmawiał z Tymoteuszem Turskim, analitykiem rynku akcji WIXTB. Dzień dobry, panie Tymoteuszu. Dzień dobry. Największe spółki z tego sektora pokazały wyniki. Jaki jest rynek i jaka jest sytuacja tych spółek na rynku? Wśród ostatnich tematów, które rządziły na rynku akcji przez ostatnie kwartały, była przede wszystkim sztuczna inteligencja i nowe technologie. To właśnie takie gwiazdy jak Nvidia, które bardzo dobrze działają w tych segmentach, błyszczały najbardziej na rynkach akcji. Natomiast takimi perełkami, które mogły umknąć uwadze inwestorów w tym całym szale AI, są właśnie spółki zajmujące się lekami przeciw otyłości, ponieważ można ten segment nazwać czymś na miarę właśnie rewolucji w stronę AI, bo właśnie te dynamiki związane z przychodami generowanymi przez leki przeciwko otyłości miały najmocniejsze dynamiki przez ostatnie kwartały i pozwoliły spółkom, które działają na tym rynku, bardzo dynamicznie rosnąć. To właśnie dzięki temu segmentowi Novo Nordisk, czyli spółka europejska, która tak naprawdę, jeśli chodzi o wyniki, to przez ostatnie lata tak naprawdę pokazuje stabilne wzrosty zarówno przychodów, jak i zysków, mogło w ciągu tak naprawdę jednego roku bardzo dynamicznie podbić swoją wycenę. Od początku tego roku spółka wzrosła już około, od całego roku spółka wzrosła już około 60%. Stając się tym samym najcenniejszą i najcenniejszą, to znaczy największą europejską spółką notowaną na giełdzie. To, co tak naprawdę stoi pod tak dynamicznymi wycenami, to właśnie przede wszystkim rynek leków przeciwotyłości, a raczej ze względu na to, że giełda przede wszystkim wycenia przyszłość, to, co ten rynek ma do zaoferowania w przyszłości. Na razie dynamiki przychodów, szczególnie leków związanych właśnie ze zwalczaniem otyłości, są bardzo wysokie. Natomiast to, co pokazują badania, to fakt, że z każdym kolejnym rokiem my ogólnie jako społeczeństwo niestety coraz bardziej walczymy z tym problemem, jakim jest otyłość. Otyłość, która się staje coraz większym problemem i myślę, że spokojnie można nazwać tę przypadłość chorobą cywilizacyjną. Jeśli sobie spojrzymy na dane w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze 11 lat temu liczba stanów, w których liczba osób otyłych, czyli mających indeks BMI powyżej 30, przekraczająca ogólną populację całego stanu, przekraczającą 30% ogólnej populacji całego stanu, wynosiła 0. Czyli 0 stanów w 2013 roku miało w swojej populacji powyżej 40% otyłych osób. Obecnie, jeśli spojrzymy na mapę stanów za 2023 rok, zobaczymy, że liczba tych stanów wzrosła do 22, czyli wśród 22 stanów ponad 40% dorosłych osób jest otyłych. Myślę, że warto tutaj zatrzymać się na samym wskaźniku BMI, bo jest to taka miara nie do końca idealna, jeśli chodzi o to, czy stwierdzić, że dana osoba ma nadwagę, czy nie. Bowiem jeśli chodzi o ten wskaźnik, to liczy się go poprzez podzielenie masy ciała danej osoby przez jej wzrost do kwadratu i wychodzi nam wobec tego taki wskaźnik pokazujący kilogram na metr kwadratowy wzrostu osoby. I w momencie takich granicznych wartości, tutaj za normę uważa się do 25, od 18 do 25 około BMI, no to powyżej tych granicznych wartości, jeśli mamy do czynienia na przykład ze sportowcem albo z osobą, która dużo uprawia sportu, nawet niezawodowego, natomiast przybiera masy ciała głównie po stronie mięśni, to taka osoba ciężko nazwać się osobą z nadwagą, natomiast może ona mieć to BMI powyżej tych takich granicznych wartości, tych wartości uznawanych za normę. Natomiast w momencie, w którym już WHO oznacza daną osobę albo traktuje daną osobę jako osobę otyłą, to mamy tutaj do czynienia ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 tych kilogramów na metr kwadratowy wzrostu. W takiej sytuacji już bardzo ciężko jest tutaj zbilansować to, że na przykład dana osoba jest po prostu tak mocno umieśniona, że ma tak wysokie BMI. Stąd w momencie, w którym już uznajemy daną osobę, szczególnie w szerokich populacjach i tutaj, kiedy już liczymy to statystycznie, to w takich sytuacjach wskaźnik ten BMI może być naprawdę przydatny do tego, żeby pokazać, jakie ogólne trendy panują w społeczeństwie. I niestety, w przypadku Stanów Zjednoczonych te trendy są negatywne, to znaczy coraz więcej tych otyłych ludzi mamy. Jeśli spojrzymy również na badania, które opublikowała spółka właśnie Novo Nordisk na podstawie
danych Atlas Obesity. W 2030 roku prawdopodobnie liczba dorosłych z otyłością wzrośnie o 53%. Także ludzi otyłych niestety będzie coraz więcej. Jest to oczywiście spowodowane cywilizacyjnymi zmianami tego, jak żyjemy. Co prawda mamy oczywiście teraz dostęp do social mediów promujących na przykład zdrowy tryb życia, coraz więcej osób jest zainteresowanych sportem, ale ewidentnie nasze nawyki spowodowane trybem życia, większą dostępnością niestety niezdrowej żywności, która często jest tańsza, sprawiają, że jednak ten problem otyłości staje się coraz poważniejszy. I niestety zwykłymi nawykami, takimi jak częsty ruch czy dieta, na poziomie globalnym bardzo ciężko jest to zwalczać, bo po prostu ludzie potrzebowaliby te nawyki w sobie budować, a niestety, jak pokazują na razie badania, nie, oni nie budują. To sprawia, że ten rynek pacjentów z otyłością staje się coraz większy i cały czas jeszcze jest mocno niezagospodarowany. I właśnie ten element starają się obecnie rynki finansowe wycenić. Na razie na samym rynku mamy tak naprawdę dwie dominujące spółki. Eli Lilly oraz Novo Nordisk. No i Eli Lilly pokazała bardzo dobre wyniki i rekordowe przychody, które już przekroczyły 10 miliardów dolarów. Dokładnie. I Eli Lilly troszeczkę wprowadziła więcej wiary w to, że ten rynek dalej ma się dobrze. Po samych wynikach Novo Nordisk, spółka europejska spadła tuż po samej publikacji, bo rozczarowała i analityków, i rynek swoimi wynikami. Tutaj myślę, że warto się zatrzymać na chwilę nad tym, żebyśmy powiedzieli, jak ogromne oczekiwania w stosunku do wyników tych spółek mają zarówno inwestorzy, jak i rynek. Novo Nordisk pokazało dynamikę przychodów w wysokości 25% w sytuacji, w której mamy do czynienia z tak ogromną spółką. To jest naprawdę bardzo mocna dynamika, szczególnie jeśli porównamy sobie tą dynamikę na przestrzeni ostatnich kwartałów, które tak naprawdę pokazują, że spółka regularnie utrzymuje tę dynamikę powyżej 25% rok do roku. Natomiast już taka dynamika była dla rynków rozczarowująca i sprawiła, że kurs akcji na chwilę tąpnął, ale właśnie wyniki Eli Lilly pokazały, że jednak nadzieja inwestorów do tego sektora wróciła. I stąd właśnie wynika to moje pierwsze porównanie leków przeciwko otyłości do sztucznej inteligencji. Wygląda na to, że na razie inwestorzy bardzo dokładnie patrzą na ręce tym spółkom, bardzo dokładnie przyglądają się, jakie te spółki pokazują wyniki. W przypadku spółek związanych ze sztuczną inteligencją, szczególnie w tym sezonie wyników, dochodzi do takiej sytuacji, w której spółki te muszą pokazywać wyniki idealne. Jeśli jakiś ich element nie spełnia oczekiwań inwestorów lub niewystarczająco mocno pobija oczekiwań, no to mamy do czynienia z mocnymi przecenami. Wydaje się, że bardzo podobne zachowanie inwestorów widzimy również na rynku spółek zajmujących się produkcją leków przeciwko otyłości. To znaczy wszelkie ewentualne rozczarowania lub takie rysy na nieskazitelnym obrazie wyników finansowych mogą powodować mocne przeceny. Natomiast na razie jeszcze te przeceny nie są trwałe i to właśnie pokazuje kurs Novo Nordisk, który w parę dni po tym, jak tąpnął po wynikach, odrobił straty, które spowodowały właśnie tymi, powiedzmy, lekko rozczarowującymi wynikami. Głównie przez to, że rzeczywiście w tym rynku leków przeciwko otyłości jest jeszcze ogromny potencjał. Warto tutaj pamiętać, że Eli Lilly ma przy sobie efekt skali, a raczej efekt tego, że wciąż jeszcze ta spółka nie ma aż tak szerokiego tak zwanego market share, czyli udziału rynkowego, jak na przykład Novo Nordisk, dzięki czemu jest w stanie się dużo szybciej rozwijać. Stąd na przykład jej dynamiki są wyższe niż Novo Nordisk i jej wyniki mają jeszcze ten większy potencjał do tego, żeby pozytywnie zaskakiwać zarówno inwestorów, jak i ekonomistów. A jakie są ogólnie nastroje inwestorów? Był taki moment na początku sierpnia, że indeks Standard & Poor's 500 no, poszła w dół, ale zaczęła się odbudowywać. Jesteśmy teraz w bardzo ciekawym momencie, jeśli chodzi o nastroje inwestorów, bo nastroje inwestorów są bardzo mocno zależne od tego, jak wygląda sytuacja w gospodarce amerykańskiej. To ona tak naprawdę wrzuca cień zarówno na rynek amerykańskich akcji, jak i również na rynek europejski. I obecnie powstały na samym początku tego miesiąca takie obawy wśród inwestorów, że będziemy mieli do czynienia z recesją, że Fed za długo trzymał wysokie stopy procentowe, a co za tym idzie, obniżki stóp procentowych już będą spóźnione w stosunku do tego, co się dzieje w gospodarce i wizja tak zwanego miękkiego lądowania, czyli coś, co wyceniał rynek w ciągu ostatnich miesięcy, zaczęła powoli zanikać. To sprawiło, że mieliśmy do czynienia z bardzo negatywnym nastawieniem inwestorów. Natomiast
teraz te nastroje troszeczkę się zmieniły, bo z dalszymi danymi, które napływają na rynek, możemy zauważyć, że wizja tej recesji powoli jednak znika. To znaczy być może ta reakcja inwestorów na to, jakie dane napłynęły na początku tego miesiąca na rynek amerykański, była lekko przesadzona. I teraz te pozytywne nastroje zaczynają powoli wracać. Natomiast ciężko jeszcze jest teraz stwierdzić jednoznacznie z tym, że powróciliśmy do właśnie wyceniania całkowicie miękkiego lądowania, że gospodarka Stanów Zjednoczonych ma się doskonale, a obniżki stóp procentowych będą idealnie przygotowane i w idealnym momencie wprowadzone. Na razie jeszcze jest za wcześnie na to, żeby to stwierdzić. I tutaj każde kolejne dane makroekonomiczne, jakie będą publikowane w Ameryce, będą rzucały trochę więcej światła na to, jak wygląda sytuacja w gospodarce, a co za tym idzie, w którą stronę będą zmierzały indeksy. Inwestorzy znaleźli nowe gwiazdy na rynku akcji, a są nimi firmy produkujące leki przeciw otyłości. I o tym rozmawiałem z Tymoteuszem Turskim, analitykiem rynku akcji w XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.